Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz. Chciałem pokazać, jak można zrobić zaawansowaną konfigurację Blendera dotyczącą klawiatury i w ogóle różnego rodzaju skrótów klawiszowych. Wiemy, że skrótów klawiszowych do Blendera jest całe mnóstwo, ale nie zawsze wszystkie nam odpowiadają. Na przykład pod Linuxem niektóre ze skrótów blokują działanie okna albo zwijają to okno do paska, ikon albo do jeszcze czegoś innego. Tak czy inaczej, nie mogę na przykład stosować skrótu Alt i prawego klawisza myszy, ponieważ tego typu skrót powoduje modyfikację wielkości okna. Nie mogę stosować również skrótu Alt i lewy przycisk myszy, ponieważ to powoduje, że moje okno się przesuwa. W związku z tym takie skróty zazwyczaj przedefiniowuję. I to się robi w konfiguracji. Wystarczy tylko włączyć sobie konfigurację. Przypomnę tym, którzy nie pamiętają, że można zrobić to przez File i później User Preferences. Ewentualnie można sobie otworzyć User Preferences bezpośrednio w oknie głównym. Wtedy mam tutaj User Preferences wszystkie. I wtedy, jeżeli mam takie okno z preferencjami, wchodzę do zakładki Input. I tutaj jest lista wszystkich absolutnie skrótów klawiszowych. Te skróty klawiszowe mogę zaimportować z pliku, jeżeli miałem wcześniej jakieś, albo mogę je wyeksportować do pliku. Eksportują się po prostu jako jakiś plik, którego nazwę muszę po prostu tutaj podać. Tak czy inaczej, mogę sobie taką konfigurację łatwo przenosić między blenderami i bez problemu z niej korzystać, jeżeli potrzebuję oczywiście. I teraz tak. Te skróty klawiszowe są tutaj oczywiście dostępne w postaci takiego zestawu presetów i widać w niektórych miejscach guzik Restore. Jak tak przewinę, to ten guzik Restore się pojawia w różnych miejscach, być może w większej ilości niż tylko dwa. I to są miejsca, w których zmieniłem swoje skróty klawiszowe. Rozwiniemy zatem coś takiego jak 3D View. Widzimy, że tutaj jest również Restore dla opcji Mesh. I teraz widać całą listę w tym konkretnym podoknie. To są oczywiście domyślne skróty, ale skróty, które są zmienione, możemy łatwo znaleźć po tym, że... no właśnie nie możemy ich znaleźć, dodałem tutaj nowe. Więc w takim razie pokażę, jak wygląda zmieniony skrót, na przykład F, zmienimy sobie na Shift F. I w tym momencie, jeżeli taki skrót został zmieniony, to zamiast takiego X-a przy nim stoi strzałka. To widać, że... znaczy po tym możemy rozpoznać, że został zmieniony skrót klawiszowy. Jeżeli kliknę na tą strzałkę, przywracam poprzednią wartość. A jeżeli oczywiście kliknę na przykład na tego X-a, wtedy usuwam wartość, która tutaj była i taki skrót klawiszowy po prostu znika. Więc w sumie straciłem ten skrót klawiszowy, nie mogę teraz zapisywać konfiguracji. A najlepiej by było, gdybym tą konfigurację zresetował. Pach, już mam zresetowaną. Dobra, więc teraz tak, wracamy do tych skrótów i teraz pokażę może o co chodzi z tym dodawaniem własnych. Jeżeli chciałbym dodać jakikolwiek własny skrót klawiszowy, to przede wszystkim muszę pamiętać o tym, że ten skrót klawiszowy będzie działał tylko w konkretnym jednym miejscu Blendera. Na przykład, jeżeli tworzę sobie window, to mam tutaj jakiś skrót na duplikację okna. Ctrl-Alt-W, jeśli wcisnę, w tym momencie robi mi się drugie okno. Mogę to zrobić także z oknem głównym, wtedy wszystkie panele będą zduplikowane i tak dalej. Jeżeli chcę dodać nowy skrót klawiszowy w takim miejscu, to naciskam na samym końcu tej listy guzik Add New. No i wtedy mam nowy skrót klawiszowy. Domyślnie to jest skrót przeznaczony dla litery A. I jest to jednocześnie skrót, który pochodzi od klawiatury, a można jeszcze mieć na przykład modyfikację gestów myszy, same skróty myszy, można mieć dla wprowadzenia tekstu coś, dla kontrolera 3D, jeżeli mamy podłączony, albo nawet dla czasu. A więc tego typu opcje tutaj są dostępne. Jeżeli rozwiniemy sobie konfigurację takiego skrótu, to nie mamy tu zbyt wiele możliwości. Ot, możemy zdefiniować sobie jakiś inny klawisz, na przykład B albo na przykład C. Możemy także połączyć go z dowolnym modyfikatorem typu Ctrl-Shift-C albo nawet Alt. Ale to niewiele zmienia tak naprawdę, ponieważ musimy najpierw tutaj wpisać operację. I ta operacja jest bardzo ważna. Ona będzie decydowała o tym, co tak naprawdę poustawiamy sobie w tym oknie. Usunę na razie to przypisanie, ono jest niepotrzebne i popatrzmy sobie, jak to wygląda. Na przykład tutaj jest wpisane info.reportsDisplayUpdate. Tutaj mamy coś innego, vmContextScaleFloat i mamy dodatkowo jakieś trzy panele. Inne miejsce, jeżeli rozwinę, tak samo są trzy panele. Tutaj to wygląda bardzo podobnie, więc przewinimy sobie może to okno do innego miejsca. Zobaczmy tutaj. Proszę zobaczyć, co tutaj się znajduje. Tutaj jest jakaś masakra w ogóle. I tego typu zaawansowana edycja skrótów klawiszowych znacznie wykracza poza ten poziom tutoriala, który chciałbym pokazać, ale pokażę, jak można zrobić takie kombinacje we własnym zakresie. Załóżmy na początku, że chcielibyśmy mieć konkretny przykład. To jest prosty przykład, ponieważ w normalnej pracy w 3D na przykład często trzeba zmieniać sobie coś takiego, jak powiedzmy, no cokolwiek, no różne, powiedzmy sobie, polecenia. Załóżmy, że na przykład chciałbym mieć takie polecenie w trybie edycji, które robi mi operację subdivide.
Operacja subdivide, jaka jest, każdy wie, ona oczywiście dzieli nam wszystkie krawędzie na dwie, łącząc to nowymi wierzchołkami i krawędziami, ale za każdym razem muszę wciskać to W, a później wybierać z tego menu subdivide. To jest trochę niewygodne, zwłaszcza jeżeli dużo razy taką operację powtarzam. Zamiast tego mogę zrobić prościej. Mogę zrobić coś takiego jak W, później subdivide i kliknąć prawym klawiszem w to miejsce. Jeżeli w tą opcję w menu kliknę, otwiera mi się następne takie małe menu i w tym małym menu mogę wybrać sobie polecenie Add Shortcut, czyli dodaj nowy skrót. Dodanie nowego skrótu w niektórych miejscach działa, a w niektórych nie. W tym miejscu akurat działa. Jeżeli wybiorę to Add Shortcut, wtedy pojawia się pytanie o wciśnięcie klawisza. Mogę wcisnąć na przykład Backspace. I od tej pory Backspace jest skrótem klawiszowym, który obsługuje funkcję Subdivide. Jeżeli zapiszę konfigurację Blendera, to takie coś być może zostanie. Nie sprawdzałem. Teraz jeżeli nacisnę po prostu ten klawisz Backspace, to pach, proszę bardzo, od razu mam Subdivide. Mogę coś zmienić tutaj w takim modelu, na przykład zaznaczyć. Później jeszcze raz Subdivide i to elegancko działa. Tego typu skrót można przypisać na, powiedzmy sobie, chwilowe potrzeby, dlatego że jeżeli nie zapiszę konfiguracji Blendera, to on później znika. Teraz, jeżeli będę chciał przypisać jakiś skrót klawiszowy do innej funkcji, nie zawsze to zadziała. Na przykład możemy wziąć sobie tryb edycji znowu. I teraz w trybie edycji na przykład chciałbym mieć skrót klawiszowy, który pozwala się przełączyć pomiędzy tymi elementami tutaj. Te elementy są zdefiniowane przez skrót klawiszowy, znaczy można je przełączyć przez skrót klawiszowy taki jak Ctrl Tab. Ale ten Ctrl Tab pokazuje menu teraz. Jeżeli teraz kliknę prawym klawiszem w to menu i dodam Shortcut, to w tym momencie Backspace będzie mi ustawiał tryb vertexów. No sprawdzimy, jak to będzie działało. Włączę sobie tryb ścian, wciskam Backspace i proszę zobaczyć, niestety działa tamten subdivide, który miałem ustawiony. W tym momencie trzeba go było zresetować. W związku z tym naciskam na tę pozycję w menu prawym klawiszem i wybieram opcję Remove Shortcut. W tym momencie moje menu, to które tutaj mam, zostało niezmodyfikowane. Wybieram teraz, powiedzmy sobie, Backspace i jak widać ustawiły się wierzchołki. Problem będzie wtedy, kiedy chciałbym kolejny raz wcisnąć Backspace na przykład i przełączyć sobie te wierzchołki na krawędzia, później jeszcze raz Backspace i włączyć krawędzie, wiecie, tak po prostu przeskakując. Jest także lepsze rozwiązanie. Czasami na przykład chciałbym wcisnąć jedynkę, dwójkę albo trójkę. Akurat u mnie to już działa, proszę zobaczyć, ale normalnie nie jest to standardowy skrót i nie jest łatwo go dodać. Problem jest taki, że jedynka, dwójka, trójka na normalnej klawiaturze przełączają warstwy, ale dzieje się tak tylko w trybie obiektowym. Natomiast w trybie edycji możemy te klawisze śmiało wykorzystać do tego, żeby przełączały nam kontekst. I teraz, żeby taki kontekst przełączyć, trzeba byłoby wiedzieć dokładnie, co wpisać w tym oknie z konfiguracją klawiatury. Jeżeli wezmę sobie to okno, przywołam jeszcze raz, to musimy wiedzieć, co konkretnie wpisać w tym miejscu, aby było wiadomo, żeby taka opcja zadziałała. I teraz z pewną pomocą może nam przyjść fakt, że Blender ma dosyć odkryty interfejs i nie są to jakoś bardzo szczególnie głęboko schowane funkcje. Na przykład jeżeli przytrzymam myszkę w tym miejscu, to pojawia mi się taki sprytny dymek z podpowiedzią, ale w tym dymku niestety nie widać podpowiedzi na temat tego, jaka to jest funkcja Pythona. Możemy spróbować z menu, tutaj za to widać. I proszę zobaczyć, że w tym dymku jest napisane, że jest to BPY op smash select mode i jest type ustawiony na vert. Tak to wygląda. Jeżeli przytrzymam myszkę nad drugą opcją, to jest znowuż ta sama opcja, to samo polecenie jakby. Jest op smash select mode i jest type edge wypisane, a później jeszcze jest face. Tak to wygląda. Oczywiście, jeżeli zmienię sobie taki tryb, to mogę próbować również spojrzeć w górę do takiego loga i w tym logu być może będę miał takie coś. Proszę zobaczyć, że jest tutaj takie polecenie wydane i widać, że tutaj ono zadziałało. Jeżeli zmienię, to niestety tego nie widać. A więc jest to dosyć skomplikowane. No i teraz tak, jest to opcja, na pewno, czy funkcja, która wywoływana jest przez te naciśnięcia, która nazywa się Select Mode. Mesh Select Mode. Sprawdźmy w takim razie, jak mam to ustawione u siebie w konfiguracji. Otwieram konfigurację i teraz kolejnym wielkim pytaniem jest, gdzie taka funkcja się znajduje, jak można do niej dotrzeć. I w zasadzie nie mam na to dobrego przepisu. Czasami trzeba po prostu wiedzieć, jakąś szóstą, nie wiem, szósty zmysł wykombinować albo po prostu poszukać odpowiednich opcji. Okazuje się, że tego typu opcje, jak to zmienianie kontekstu, jest ukryte wewnątrz 3D View. Jest to dosyć logiczne, bo pracujemy w 3D View, więc otwieram 3D View i tutaj widzę, że znienacka
Jest cała masa rzeczy, które w tym 3D View można robić, ale nie jest to na pewno tryb obiektowy, a więc być może jest to mesh. Na pewno dotyczy ta sprawa mesha, więc można wejść w tego typu opcje i tu jest cała masa oczywiście różnych guzików, które działają na meshach w trybie edycji. Jeżeli przewinę trochę w dół, tutaj znajdę miejsce, w którym dodałem te opcje i te opcje są dokładnie w tym miejscu. A więc mamy tutaj coś takiego jak ten context set value i on jest tutaj użyty jako pewna specjalna wartość przełączająca opcje. Szczerze mówiąc, to już nie pamiętam, skąd wykombinowałem, że jest coś takiego, no ale przyjmijmy na razie za fakt, że jest taka funkcja, być może później się z tego wytłumaczę. Jeżeli taką funkcję wprowadzę, to w tym momencie muszę użyć tej funkcji przełączającej swój status tego narzędzia, które tutaj mam. OK? Czyli tego. Jeżeli podam taką funkcję, to wtedy ta funkcja potrafi pobrać jakby trzy różne wartości i to jest ustawienie od razu wszystkich trzech wartości na true, false, false, co powoduje, że włączana jest ta pierwsza opcja. I tego typu operacja jest podłączona do klawisza, który jest jedynką po prostu. Kolejny taki guzik to jest to samo w zasadzie, tylko że podłączona jest pod guzik numer 2 z cyfrą 2 i jest tutaj wpisane false, true, false, co powoduje, że wszystkie te trzy guziki się wyłączają, ustawia się tylko ten środkowy, no i potem oczywiście jest trójka ze zdefiniowaniem takim, że włącza się ten ostatni. Dzięki temu naciskanie jedynki, dwójki i trójki przełącza mi te trzy guziczki, które tutaj mam. Tak to działa. No dobra, ale to jest troszeczkę takiej wiedzy tajemnej i troszeczkę magii. Być może doszedłem do tego analizując, co można wpisać w konsoli Pythonowej. Już teraz nie pamiętam, bo dawno temu to ustawiłem. W każdym razie jest taki sposób na to i pokazuję go bardziej jako taką ciekawostkę, w tym sensie, że możemy dodać swoje własne funkcje. Mam także coś jeszcze innego, z takiej praktycznej jakby stajni. Otóż czasami, jak się robi mapowanie UV, to wiecie, że trzeba na przykład zrobić coś takiego, że mamy oczywiście rozwiniętą siatkę przez U elegancko, a później chcemy pozaznaczać niektóre krawędzie i te krawędzie trzeba zaznaczyć jako szwy. Załóżmy, że na przykład chciałbym jako szef zaznaczyć te cztery krawędzie. Wtedy naciska się Ctrl-E i wybiera się operację Mark Seam. Postanowiłem, że to jest znowuż troszeczkę za długi workflow, więc użyłem funkcji, która pojawia się tutaj w dymku teraz i która nazywa się mesh.markSeam. Gdybyśmy chcieli dodać tego typu funkcję, no to robimy to bardzo prosto. Wpisujemy po prostu sobie w tej konfiguracji klawiszy coś takiego jak markSeam, ok, mesh markSeam i wtedy pojawia się ewentualnie dodatkowo jeszcze opcja clear tutaj, która jest włączona albo wyłączona. Więc na przykład dwójka razem z altem w tej mojej konfiguracji w tym miejscu będzie czyściła taki szef, a jedynka, nie, to sorry, dwójka będzie go dodawała, a jedynka będzie go czyściła. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Jeżeli odsunę to okno i teraz nacisnę coś takiego jak Alt 2, to automatycznie dodają się tutaj szwy. W ten sposób to działa. Przełączę się do trybu pracy z krawędziami, naciskam Alt 2 i od razu jest dodany szef. Tak samo tutaj Alt 2 i szef. Jest to znacznie szybsze niż na przykład kombinowanie z tym menu dostępnym dla krawędzi, czyli Ctrl A i później tego typu opcja. Zresztą widać, że Clear Seam jest jako Alt 1 tutaj dany, a Mark Seam powinno być jako Alt 2. Zresztą, gdybym tutaj kliknął i wybrał sobie shortcut i wcisnął ten shortcut jako Alt 2, to to mogłoby nawet działać. Sprawdzimy. Alt 2, jak widać, działa, ale teraz nie jestem pewien, czy to przypadkiem nie jest interferencja z tym ustawieniem. Tak czy inaczej, jeżeli mam tego typu akcję, to jedyne, co trzeba zrobić, to później nacisnąć U, zrobić Unwrap, no i mam ekstra rozwinięte pudełko, które wygląda wręcz masakrycznie. Tego typu konfiguracje klawiszy możemy sobie dodać wtedy, kiedy jest nam ona potrzebna. Z tego, co widzę, tutaj jest jeszcze ten Select Mode, który jest klawiszem Backspace. On się dodał sam do tego panelu. I mam tutaj ten drugi Alt 2, więc przy okazji widzimy, że jeżeli zdefiniuję sobie tymczasowo jakąś konfigurację, to ona się tutaj dodaje i bardzo dobrze, że się tutaj dodaje. OK, tej konfiguracji nie potrzebuję. A ten Select Mode również nie jest mi potrzebny, ale można z tego skorzystać wtedy, kiedy chcemy na przykład różne rzeczy fajne zrobić, na przykład jest Vertices albo Edges albo coś jeszcze innego można fajnego poustawiać sobie. Stąd biorą się pewnie te wszystkie dodatkowe, magiczne opcje. Tak jeszcze popatrzę, czy czegoś nie powinienem dodać tutaj, ale chyba powiedziałem o wszystkich rzeczach, które trzeba byłoby wiedzieć. Tak mi się przynajmniej na razie wydaje.
Więc jeżeli dodam coś później, no to będzie jako uzupełnienie, a tymczasem dziękuję za uwagę, no i cóż, do zobaczenia.